siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie wędkarskim. Jest sobota, 9 grudnia 2017. Rozebrałem się właśnie, rzeka wylała. Chciałem złowić żywca i więc dlatego pomału się rozbieram. Wejdziemy do wody i spróbujemy złowić jakiegoś żywczyka. Ale powiem Wam, nie wiem czy będą żywczyki, bo jest bardzo duża woda podniesiona. Dobrze, że wziąłem czerwone robaki. Będziemy łowić dzisiaj, jak nie złowimy żywcy, na robaki. A więc rozbieram się i wchodzę do wody. Spróbuję złowić jakiegoś żywca. I wiecie, zapowiada się pięknie, pięknie. Po prostu pięknie. Ale co z tego? Zobaczymy, czy uda nam się coś złowić. A więc... A więc podrywka, spodnie tylko jeszcze ściągnę. Dobrze, że wziąłem czerwone robaki, w razie jak nie złowię żywca. W razie jak nie złowię żywca, woda wylała. Woda oczywiście, nie powiem, zimna. Zimna woda, ale wchodzimy. Zarzucimy siatkę i spróbujemy złowić w grudniu jakiegoś żywczyka przy wylanej wodzie. Są chyba 4 sztuki. Dobrze jest, wychodzimy. Dobrej, dobrej to. Zaraz zanęcimy. Trochę duże, ale niech będą. Raz, dwa, trzy, cztery. To maluszek, nie. Zarzucamy ponownie. Wchodzimy. Nie ma to tamto. Woda zimna, jak na tą porę roku. A my spróbujemy jeszcze złowić jakiegoś żywca. Wezmę przynęcę sobie. Mam trochę nęty. Weźmiemy 2 kuleczki. Raz, dwa. Poczekamy, aż to opadnie. I jest po prostu nie wąsko. Dobra. Nie chcę nic mówić, ale woda jest bardzo zimna. Ale jak chcemy złowić żywca, to coś za coś. Nie ma nic tu. O, Boże. Teraz majtki zamoczyłem, zobaczcie. Spróbujemy zarzucić tam. Dobrze. To jest jakiś spad. Przynęcimy trochę tam. Woda wylała, bo przez parę dni pada. I dlatego jest, widzicie, podniesiona woda. Wchodzimy. Tu mi odpłynęło trochę, zobaczcie.
woda po brzuch. I zobaczcie, nie ma nic. Nie ma nic. Rzucimy tu. No i chyba nie będziemy mieli żywczyka. Nie ma nic. Próbujemy dalej. Opa. Tu mnie kryje. Oczywiście wpadłem po szyję. No nie jest wąsko. Ale żeby złowić żywczyka, trzeba się poświęcić czasami. Siatka mi się odwiązała jeszcze. Siatka mi się odwiązała. Zwiążemy węzłem. No i najwyżej będziemy łowić na czerwone robaki, nie? Dobra, weźmiemy tak. Zobaczymy tutaj. Naprawdę jest po prostu woda zimna i tyle. Jest jeden żywczyk, ale to mało. Zobaczcie, popępek woda, wcześniej byłem pod szyję, po szyję miałem, dobra, zaciągamy. Nie ma nic, idziemy dalej. Nie ma to tamto. Mamy dwa dobre i dwa. Musimy wyjść jakoś znów po szyję.
Jeszcze idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy. Spróbujemy stąd. O, mamy kolejne 2, 5 sztuk. Mamy jeszcze 3. Thank you.
Zobaczymy z tej strony. Dobra, starczy, wychodzę. Kilka żywcy złapanych. Trzeba napić się kawusi teraz ciepłej, zagrzać się. Napijemy się ciepłej kawy, ogrzejemy się, idziemy wędkować. Wasze zdrowie. Nie było to mądre posunięcie, ale czasami mam takie, jak dzisiaj, pomysły. Po prostu chciałem mieć kilka żywczyków, mam ponad 10 sztuk, 10, 12 sztuk. No i powinno mi to wystarczy. Czerwone robaki. Idziemy zaraz gdzieś znaleźć sobie jakiś dołek i wędkujemy. Zaczniemy tutaj rzucać w tym miejscu przy podniesionej wodzie. Czuję, że dzisiaj nie połowię. Woda duża i na dodatek kakao syfiasta. Ale spróbujemy, zobaczymy. Założę żywczyka. Założymy płotkę, damy grunt i pierwsze przepuszczenie w dniu dzisiejszym. Zobaczymy, połowimy. Zobaczymy tu przy brzegu. Próbujemy w różnych miejscach.
Pójdę na stykankę, zacznę, może tam będzie spokojniejsza woda. Rękawiczki muszę sobie zaraz włożyć. Podniosę jeszcze grunt. Na większy. Teraz przerzuciłem, zerwałem zestaw, pójdziemy z drugiej strony odzyskać nasz spławik, ale to później, teraz wezmę drugą z wędek, rozłożę. Widzicie takie wędkowanie. Szypon stalowy, po prostu mocniejszy od żyłki głównej. Zaraz odzyskamy spławik, a teraz biorę drugą z wędek i zarzucimy na drugą, a więc przerzucam parę razy bez efektu. Spróbujemy chociaż dzisiaj jakąkolwiek rybę złowić, żeby nie być w dniu dzisiejszym zerowym. Ale tak powiedziałem, woda jest brudna, wysoka. Musimy znaleźć jakieś fajne miejsce. Zaraz pójdziemy na drugą stronę odzyskać spławik. Przy okazji wam pokażę spad, gdzie woda się przelewa. Zrobimy tam dzisiaj zdjęcie. Spróbuję rzucić tutaj. O, zobaczymy tam. Pod sam korzeń.
Dobrze. A więc przechodzimy na drugą stronę, idziemy odzyskać spławik i zobaczymy, jak woda się przelewa, stan wody, jak się przelewa. A więc zwijam wędkę. A więc jest tak, po ten spławik, który zerwałem, pójdziemy później, jak będziemy wracać do domu. Nie będę już wracał się w to mi z powrotem. Po drodze wstąpiłem tutaj na moją miejscówkę. Widzicie, jaka woda wysoka. Spróbujemy dzisiaj tu wędkować. Oczywiście tą gałąź trochę przestawię, żeby nam nie przeszkadzała. Coś trzeba znowu zrobić. O. Może być i w ten sposób. Wytargam ją. Trochę ją wytargam. O. Rozłożymy krzesełko tutaj i będziemy wędkować tuż przy brzegu. A więc ogarnę trochę te śmieci z boku. Rozłożę sobie krzesełko. Już nie idziemy przy tej wysokiej wodzie nigdzie chodzić. Parasol wziąłem. 4,5 kg waży sam parasol. A przy tej wysokiej wodzie nie będę z tym całym majdanem chodził. Rozłożę sobie miejscówkę tu. I przy brzegu będziemy zarzucać zestawy. A więc rozkładam się pomału. Jedną wędkę rozłożyliśmy, zarzucimy zestaw, założymy przynętę. Założymy rybkę i zarzucimy zestaw. No i zobaczymy. Co i jak. Zaraz założymy zestaw spławik na drugą z wędek. A na razie łowimy na jedną. Do końca dnia siedzimy już w tym miejscu. Chyba że nic jedzie brało, to wcześniej pojedziemy do domu. Założymy później czerwone robaki, będziemy próbować różnych przynęt.
ściągniemy, zarzucimy dalej. I spróbujemy złowić coś. Przy tej dużej wodzie. Dobrze, montuję drugą z wędek, a więc obydwie wędki zarzucone. Wędkujemy, przerzucamy zestaw. Spróbujemy coś złowić. Obydwa spławiki w wodzie, wędkujemy, czekamy na pierwsze branie. Zarzucimy trochę dalej. I wędkujemy. Widzicie, rybki chodzą wierzchem, małe, na leoko nic nie chce stuknąć. Poczekamy, zobaczymy. Nigdzie nam się nie spieszy. I wiecie, jest pięknie, pięknie, raz pięknie. Oczywiście chciałbym złowić jaką bądź rybę, nawet niewielkiego okonia, to zawsze cieszy. Ale zobaczymy, czy uda nam się coś złowić. Nic nie bierze. Żywczyki górą chodzą, jak widzicie. Nic nie chce brać.
Mamy godzinę 10, sobota 9 grudnia. Posiedzimy najwyżej tym o 14 wrócę. Dzisiaj mecz Korony Kielce, mojej drużyny. Gramy z Arką. Dobry. Nic. Nic, no dopiero co przyszłem. No nic nie bierze. Woda wysoka jest, nic nie bierze. Woda strasznie. Strasznie, no. I chyba nic z tego nie będzie. Chyba tak. Na spinik prędzej. A też nic. Nic? Tam byłem w tej, jak kopalnia. Ale kiedy? Dzisiaj? No. No i co? Nic? Nic. Straszna woda jest. Na Starorzeczu to jeszcze jako tako, ale na rzece to straszny nurt. No. Ciągnie jak. Poprzerzucam trochę, nie jedzie nic brał, to się wcześniej pojedzie do domu. Tam widziałem, też byli na tym, z Żywcem byli, tam na Starorzeczu też. No. Dzisiaj? No, teraz są. Aha. Ale też mówią, że nic kiepsko. Za duża woda jest, za wysoka. Tak, za duża woda. I jeszcze syfiasta na dodatek. Trudnie się zrobić. Kano, co zrobisz? A teraz zerwałem drugi. Zobaczcie. Tu jest mój spławik, który tam jest drugi spławik mój, który zerwałem i po prostu zawiązałem nowy. Przerzucamy i wędkujemy tutaj przy brzegu i zobaczymy, co uda nam się złowić. Oczywiście zerwałem dwa spławiki, jeden tam wcześniej. Kolega właśnie mówił, ten ode mnie z Pragi, ziomek z Czarnowa, że czy nie ja na Starorzeczu zerwałem biały spławik, bo jacyś wędkarze już go wyciągnęli z drugiej strony, no to... Rzucam i nic, spławik stoi, widzicie, nie ma wskazań, wędkujemy pomału w dniu dzisiejszym. I tak, i wędkujemy. A więc nic nie bierze. Był u mnie kolega, który poznał mnie z filmów, z YouTube'a.
jak się okazało, mieszka niedaleko mnie na Czarnowie. Poszedł z tamtej strony i spinninguje. Zobaczcie, kolega spinninguje. W razie co powiedział, że może mnie podrzucić. Miło z jego strony. Zobaczymy, posiedzę jeszcze trochę, może skorzystam i pojadę z nim do domu, bo i tak nic nie bierze przy tej wysokiej wodzie. Ale zobaczymy, a na tą chwilę wędkujemy. A więc tak, jedną wędkę zwinąłem, bo nie da się tutaj łowić w tych krzakach na dwie wędki. Powiem wprost, woda wysoka. Najlepiej by było dzisiaj przyjechać, stanąć sobie gdzieś, zanęcić delikatnie i na pinkę przepuszczać i łowić białoryb. Niestety nie mam ani zanęty, ani pinki. Czerwone robaki tylko i żywczyki, które świeżutko dzisiaj z rana złapałem na podrywkę, ale to nic nie daje efektu, ryba po prostu, oko nie jest na braniu i tyle. Łowię jedną wędką, niedaleko zarzucam. Tak powiedziałem, jeden spławik zerwałem wcześniej, drugi tu. Godzina jest 11:38. Jeden stopień temperatury. Odczuwalne minus 3. I wędkujemy na świeżym powietrzu. Posiedzimy trochę jeszcze. Najwyżej wcześniej pojedziemy
do domu. A więc nic, ptaszki śpiewają. A my łowimy. Kolega tam idzie. No i co? Nic? Też nic. No i co, jedziesz już? Jedziesz już? Nie wiem, jeszcze tam nie ma chyba na starą rzeczę, kogulna. Widzicie, na spinning też nic. Nawet pyknięcia, nie? No, nawet nic nie pogoniło. No mnie to samo, nic. Spławik zerwałem tylko, wiesz? No znowu, no bo jest przypon stalowy, a 0,14 żyłka gówna. A wiesz, spływa na krzaki. No wiem, bo jest właśnie duży nóg. No. Tak, kumpel nic, u nas nic, ale siedzimy jeszcze i próbujemy coś złowić. To o której będziesz jechał, to się stąd zabiorę. Która jest godzina? 12? To 13 na parkingu? No 13 na parkingu, dobra? No jak kebab, dobra, okej. Okay. A więc o 13 jestem umówiony akurat. Kolega niedaleko na tej samej ulicy mieszka. Więc mnie podrzuci. Połowimy do za 20. Pomału szybko się złożę. Mamy niecałą godzinkę. Akurat dzisiaj szybko zmontuję krótki film z dzisiejszej wyprawy. Może bez efektu, bez ryby, bez brania. Ale chociaż kąpiel z rana jak bita śmietana. Dobrze, wędkujemy. Na koniec założymy taką największą płotkę, jaką dzisiaj złowiłem. Raczej złapałem z rana na podrywkę. Taka z 8 cm dobrze. A nóż widelec, może na odchodne coś się trafi. Założymy ją. I
przepuszczamy. Zobaczymy. Nie wiem, czy branie było, ale chyba. Teraz na tą największą płotkę spróbujemy na odchodne coś złowić. Płotka ładnie chodzi, widać po spławiku, ale wpływa mi tam w płyciznę, więc przerzucimy teraz za chwilę zestaw. A więc przerzuciłem zestaw . Nic nie bierze przy tej wodzie. Tak powiedziałem, dzisiaj zdałby egzamin zanęta, pinka i za białą rybą na spławiczek połowiłby. Ale nie mamy ani zanęta, ani pinki, więc musimy łowić na to, co posiadamy. Jeszcze kilka przepuszczeń i zawijamy się. Tak powiedziałem, przyjadę do domu wcześniej. Zmontuję film z dzisiejszej wyprawy. No i o 18:00 obejrzę mecz Korona Kielce, Arka Gdynia. Oczywiście Korona idzie na rekord. Mam nadzieję, że kolejny mecz będzie bez przegranej. I sobota zapowiada się fajnie. Pomimo tego, że nie doczekałem się brania ani jednego, ani żadnej ryby. A i tak miło spędzony czas nad wodą, odpoczynek, kąpiel. Płyną Mikołaje. Będzie piąty do brydza. Tam dostało mi może 3-4 godziny roboty. I tak kurwa już 2 tygodnie wchodzi. A za poniedziałek po raku to robię.
Mikołaje przepłynęły, teraz to już nic się nie złowi. A my czekamy w końcu na pierwsze branie. Może Mikołaje szczęście przyniosą i jakiś prezent w postaci brania rybki. A więc jeszcze z przerzut tuż łowi na takie duże te rybki. Nic nie bierze, Mikołaje przepłynęły, szczęścia nie przyniosły. Wędkujemy jeszcze około 10 minut i pakuję się i jadę. Dobrze, że nie pada, zapowiadali w Kielcach deszcze. Wziąłem parasol w razie co, ale nie rozkładałem, jak widzicie, nie będę musiał suszyć. Duża woda podniosła się, widzicie, że w krzakach siedzę. Powinienem tam siedzieć niżej i wtedy by coś skubało, a tak to podniosła się woda, ryba odpłynęła, gdzie indziej chodzi, nie jest na braniu, nic na to nie poradzimy. A więc kończę pomalutku. I jak to się mówi, mam jeszcze nadzieję, jak to się mówi, dopóki piłka w grze, tak dla wędkarza, dopóki spławik w wodzie. A więc czekamy jeszcze, czekamy i czekamy. Czekamy, czekamy i czekamy, dopóki spławik w wodzie. No. A więc zwijam się, koniec na dzisiaj tej imprezy. Rybkę wypuszczę. Odpłynęła. Zwijam zabawki i wracam do domu. Było pięknie i przyjemnie, sympatycznie, miło, ale bez efektu, bez brania, bez rybki. Jestem zerowy, takie wypady się zdarzają. I pakuję się. A więc tak.
godzina za 21, czas zakończyć dzisiejszą imprezę. Nie doczekałem się brania, trudno, tak bywa. Taka pora, taka woda i taki wędkarz. Opływałem i nic poza tym. Dziękuję wszystkim za subskrypcję mojego kanału, lajki, komentarze i do następnego. JK, ole, 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 siema, pyza. A więc czas wracać do domu, to już koniec. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję mojego kanału, lajki, komentarze, siema, pyza. A więc kolega czeka, już jest, no jak? Miałeś coś? Podsumowując, co powiesz? Dlaczego nic nie było? Duża woda. Duża woda. Zimna. To ten śnieg stopnia, to z tego śniegu ta woda przecież. To mówisz, że duża woda, zimna i nic, tak? A no widzisz, u mnie to samo, nic, zerwałem dwa spławiki. Tam też na Starożytu siedzą, na żywca. Nic nie mają? Nie za, no widzicie. Dzisiaj taki dzień, no nie zawsze się uda. No, nie zawsze jest po prostu niedziela, nie? Tak. U mnie to samo, nic, a więc pakujemy się i jedziemy do Kielc. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcje, lajki, komentarze, siema, pyza. Jaka woda.